Miasta schronienia. Rozdział 19 komentarza do 5 Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Wtórego Prawa. Autor komentarza Charles Henry McIntosh. Miasta schronienia. Łaska dla zabójcy. W pierwszych trzech wersetach tego 19 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej można zaobserwować ciekawe powiązanie dobroci i surowości. Z jednej strony widzimy wytępienie Kananejczyków z powodu ich niewyobrażalnej bezbożności. Z drugiej zaś manifestację Bożej dobroci w przedsięwzięciu środków zaradczych dla znajdującego się w tarapatach zabójcy po to, aby umożliwić mu uratowanie swojego życia przed mścicielem krwi. Zarówno sprawiedliwe rządy Boże, jak i też jego dobroć są doskonałe. Są przypadki, w których dobroć byłaby niczym innym jak pobłażliwością wobec jawnej bezbożności i buntu, co byłoby nie do pogodzenia ze sprawiedliwością Bożą. Wszyscy, którzy uroili sobie, że kosztem dobroci Bożej mogą trwać w grzechu, wcześniej czy później będą musieli uznać swój straszny błąd. Apostoł mówi tak: zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Rzymian 11:22. Sąd Boży niechybnie dotknie wszystkich, którzy lekceważą Jego dobroć i pobłażliwość, co czytamy w Rzymian 2 rozdział 4 do 6 wersetu. On jest nierychły do gniewu i pełen łaski. Przez wiele setek lat znosił 7 ludów Kanaanu, aż w końcu ich nieprawość sięgnęła nieba i kraj nie był w stanie dłużej znieść ich obecności. Przez długi czas znosił wołającą o pomstę do nieba bezbożność Sodomy i Gomory. A nawet gdy nadeszła godzina sądu, gotów był oszczędzić te miasta ze względu na 10 sprawiedliwych, gdyby się tylu w nich znalazło. Jednak nie znalazł ich i straszny dzień pomsty zmiótł oba miasta z powierzchni ziemi. Podobny los spotka już niedługo obciążone winą chrześcijaństwo. Zostanie ono odcięte, jak czytamy w Rzymian 11, rozdział 22 werset. Nadchodzi dzień, w którym będzie musiało zdać sprawę z tego, jak obchodziło się z powierzonymi mu przywilejami. Cóż to będzie za dzień? Serce drży na samą myśl o tym. Zauważmy jednak, w jak cudowny sposób dobroć Boża promienieje na początku naszego rozdziału. Zwróćmy uwagę na łaskawe staranie Boga, by przygotować miasto schronienia dla zabójcy i to, jak najkorzystniej położone, aby było łatwo osiągalne. Trzy miasta miały zostać usytuowane w środku kraju, nie na odległych lub ciężko dostępnych miejscach. Przygotujesz sobie drogę i podzielisz na trzy części obszar Twojej ziemi. Werset 3 rozdziału 19, 5 Księgi Mojżeszowej. Trzeba było zrobić wszystko, by ułatwić zabójcy ucieczkę. Pan w swojej niezgłębionej łasce myślał o odczuciach nieszczęśliwca, który uchwycił się leżącej przed nim nadziei. Czytamy o tym w Hebrajczyków, 6 rozdział 18 werset. Miasto schronienia miało być przybliżone jak sprawiedliwość Boża, która znajduje się w zasięgu ręki każdego zgubionego grzesznika i staje się udziałem każdego, który nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego. Rzymian, 4 rozdział, 5 werset. Szczególnie miłe jest wyrażenie: przygotujesz sobie drogę do tych miast. Jakie to podobne do naszego łaskawego Boga, Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niemniej jednak Bóg, który zatroszczył się tak łaskawie o nieszczęśliwego zabójcę, był dokładnie tym samym, który przez swój sprawiedliwy sąd wytępił narody Kanaanu. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą.
kolejnych 4 wersetach znajdujemy obszerny opis człowieka, dla którego Bóg przewidział owe środki pomocy. Jeżeli nie odpowiadał przedstawionym tutaj warunkom, nie miał prawa schronienia się w wyznaczonych miastach. Jeżeli jednak spełniał owe wymogi, mógł być pewien, że łaskawy Bóg pomyślał o nim i przygotował dla niego miasto schronienia. Znalazłszy się za jego murami, mógł odetchnąć z ulgą i radować się niczym niezakłóconym spokojem. Miecz pomsty nie mógł go tam dosięgnąć. Żaden włos nie mógł mu spaść z głowy. Był nie tylko bezpieczny, ale i pewny swojego ratunku. Znajdował się w mieście i fakt ten wystarczał, by go uspokoić. Zanim do niego dotarł, mógł być nękany strasznymi obawami i wątpliwościami. Uciekał z zagrożeniem życia. Jednak gdy tylko znalazł się w mieście, gdy zamknęła się za nim brama, był bezpieczny i wiedział o tym. Skąd? Czy jego uczucia go o tym przekonywały? A może jego doświadczenia mówiły mu o tym? Nie. Zapewniało go o tym słowo z ust Boga. Niewątpliwie nie był wolny od odczuć i doświadczeń, które z powodu przeżytej walki na śmierć i życie były dla niego tym cenniejsze. Ale to nie one stanowiły podstawę jego pokoju. Czuł się bezpiecznie, ponieważ znał słowo Boga. Łaska Boża go uratowała, a jego słowo podarowało mu absolutną pewność. Nie potrafię sobie wyobrazić, aby znajdujący się za murami miasta zabójca wypowiadał się tak, jak czyni to dzisiaj wielu wierzących odnośnie swojego bezpieczeństwa i pewności swojego zbawienia. Nie przyszłoby mu do głowy, by pewność swego ocalenia uważać za zuchwalstwo. Gdyby ktoś zadał mu pytanie, czy jesteś pewien swojego ratunku, odpowiedziałby zapewne, że ze zdziwieniem. Pewny? Jakże miałoby być inaczej? Czy nie znajduje się w mieście schronienia? Czyż Pan, nasz Bóg, nie przyrzekł, że każdy, kto się w nim schroni, pozostanie przy życiu? Tak, Bogu niech będą dzięki, jestem stuprocentowo pewny. Z błogim spokojem mogę pozostać na tym miejscu i wielbić mojego Boga za dobroć, że przygotował dla mnie takie miejsce azylu. Czy mój czytelnik posiada taką samą pewność swojego nienaruszalnego bezpieczeństwa w Chrystusie? Czy jest zbawiony i czy wie, że jest uratowany? Jeżeli nie, oby Duch Boży zechciał posłużyć się tym prostym obrazem zabójcy skrytego za murami miasta schronienia, by z żywą mocą przekonać jego nękane niepewnością serce, oby poznał mocną zachętę, która jest udziałem wszystkich, którzy uchwycili się leżącej przed nimi nadziei. Hebrajczyków, 6 rozdział, 18 werset. Niemniej jednak przy dalszym rozważaniu naszego rozdziału zauważymy, że w przypadku miast schronienia chodziło nie tylko o bezpieczeństwo zabójcy, również chwała Boża, czystość jego kraju i nieskazitelna doskonałość jego rządów odgrywały w tej sprawie znaczącą rolę. Gdyby te wartości naruszono, bezpieczeństwo wszystkich innych automatycznie stanęłoby pod znakiem zapytania. Ta ważna zasada przeplata się przez całą historię dróg Bożych z człowiekiem. Błogosławieństwo człowieka i chwała Boża są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Jedno i drugie spoczywa na tym samym niewzruszonym gruncie, który stanowi Chrystus i jego dzieło odkupienia. W wersetach 8-13 rozdziału 19 5 Księgi Mojżeszowej widzimy, że zarówno w przypadku łaski okazanej zabójcy, jak i sądu dokonanego nad mordercą, musiały zostać zachowane chwała Boża i prawa Jego sprawiedliwości. Morderstwem nazywa się zwykłe, kwalifikowane zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Ustawodawstwo niektórych państw rozróżnia skrupulatnie pomiędzy zabójstwem a morderstwem.
umyślnym zabiciem człowieka. Choć różnice te są może różne od kraju do kraju, ważne jest, abyśmy zrozumieli, co Biblia rozumie tutaj pod tymi pojęciami. Morderstwem nazywane jest umyślne zabicie człowieka, natomiast zabójstwem nieszczęśliwy wypadek, przypadkowe, nieumyślne zabójstwo, zabicie człowieka. W wersetach od 8 do 13 rozdziału 19, 5 Księgi Mojżeszowej widzimy, że zarówno w przypadku łaski okazanej zabójcy, jak i sądu dokonanego nad mordercą musiały zostać zachowane chwała Boża i prawa Jego sprawiedliwości. Kto nieumyślnie zabił człowieka, otrzymywał miłosierdzie. Natomiast winny morderstwa zostawał wydany nieubłaganemu wyrokowi sprawiedliwości. Nie powinniśmy nigdy tracić z oczu poważnej rzeczywistości Bożych sprawiedliwych rządów. Spotykamy się z nimi wszędzie, a ich uznanie uwolniłoby nas od wszelkich jednostronnych, niebiblijnych poglądów o naturze Boga. Zważmy dla przykładu na słowa: nie ulitujesz się nad nim. Kto je wypowiedział? Pan. Kto je zapisał? Duch Święty. Co mają nam do powiedzenia? Mówią o pełnym powagi sądzie nad bezbożnością. Powinniśmy mieć się na baczności, byśmy nie igrali z tak poważnymi rzeczami. Nie zastanawiajmy się także nad sprawami, które leżą całkowicie poza naszym zasięgiem. Fałszywa czułostkowość idzie często w parze z zuchwałą niewiarą, która podważa poważne wyroki sprawiedliwości Bożej. Myśl ta jest bardzo poważna. Złoczyńca może spodziewać się sądu ze strony Boga, który nienawidzi grzechu. Gdy jakiś morderca chciał skorzystać ze środków, które Bóg postawił do dyspozycji zabójcy, musiał ponieść śmierć bez miłosierdzia z powodu sprawiedliwości. Tak wyglądała sprawa rządów Bożych w Izraelu wtedy i tak samo funkcjonować będzie w dniu, który jest już u drzwi. Dzisiaj Bóg obchodzi się ze światem w cierpliwości i łasce. Wciąż jeszcze trwa dzień zbawienia, dzień przyjęcia. Niemniej jednak dzień zemsty zbliża się wielkimi krokami. Oby każdy zamiast snuć przemyślenia nad sprawiedliwością postępowania Boga ze złoczyńcami, szukał schronienia u Zbawiciela, który umarł na krzyżu, aby wybawić nas od wiecznych mąk piekła. Więcej szczegółów na temat miast schronienia czytelnik znajdzie w rozważaniach 4 Księgi Mojżeszowej, rozdział 35.